Ktoś zadał pytanie, dlaczego hybryda odpada na wolnym brzegu? To pytanie było chyba z tydzień temu, ale mamy teraz nowe pytanie. Nie umiem zrobić linii światła topem. Krystian, dajesz intro i poznamy 5 ciekawych odpowiedzi Edyty, na które się przygotowała albo i nie. Zobaczymy po intro. Pewnie się przygotowałam. Ty, na pewno. No to, Przemku, ja jestem bardzo ciekawa. Konsystencja. Co ty sobie przygotowałeś? Bo ty też zrobiłeś research. Konsystencja? Tak. Ty się nie znasz za bardzo na stylizacji paznokci, z tego co zauważyłam ostatnio w odcinkach. Znasz ten moment, w którym chciałbyś na chwilę mieć pelerynkę niewidkę, czy jak to się tam nazywało, i zniknąć, tak jak ja teraz? A wiesz, co to w ogóle jest? Gładka linia, tafla, topu, bez żadnych załamań. Czasami jest to tak zwane efekt mokrych paznokci. No dobra, robiłem research, przyznaję się, i tafla. Co to znaczy w ogóle słowo tafla? Niezmącona niczym, tafla. Co? Gładka. Bez żadnych wypukłości, pofalowań. Tafla. Płytka gładkiego, sztywnego materiału. Top. Gładka, równa, lśniąca powierzchnia. Dokładnie, równa. We flisactwie. Co to jest w ogóle flisactwo? A, to chyba nas nie interesuje. Cal, plan, plenica. Dobra, tego nie. Ale chodzi o coś, co jest gładkie, niczym nie zmącone, niczym nie porysowane, niczym nie pofalowane, po prostu gładziutkie. Tak jak masz na przykład taką kryształową kulę gładką, nie? Nigdy nie widziałem kryształowej kuli. A jak masz gałkę oka, to ona jest równa, tak? Nie wiem, bo tylko widziałem z przodu. Jaki by tu przykład Przemkowi dać? Może na paznokci od razu ci pokażę? Nie wiem, czy chcę widzieć. O, kryształowa kula. No, jest o, brzydka. Tutaj. Nie, tu, ta. Taka. Taka, tutaj. Gładka. Albo ta tutaj. Odbicia światła są, tak? Kula jest półokrągła, no dlatego widzę też idealnie odbite światło, no okej. Okay. Tak, tylko troszeczkę jest splaszczone, bo kula jest półokrągła, prawda? Półokrągła? Nie, okrągła jest kula. No, okrągła, dobrze mówisz. Okrągła jest kula, tak? No, zgadzam się z tym. Czy widzisz to samo na paznokciu, o na przykład... To samo, czyli co, Edyta? Czyli takie odbicie światła jak w tym miejscu, o tutaj. Czyli idealnie równe z każdej strony, symetrycznie, adekwatnie do kąta położenia padania światła. Na tym paznokciu? Mhm. Tylko zobacz, lampka jest tutaj zaraz blisko, więc będzie większa. Tam są troszeczkę dalej lampki, a tu jest bliżej lampka. No to chyba nie jest ta sama lampka. Ta sama, Przemku, ta sama. Widzisz, żarówka i dookoła okrągła. Może żarówka jest troszeczkę większa. Przesuń się, człowieku, muszę zobaczyć z bliska. No. Zgadzasz się? Że ładna żarówka. I linia równa. O to tafla. Chodzi. Linii, że... Tafla. Tifli. Tafla. Niczym nie jest zmącona. Zmącona? Dla porównania, zobacz sobie tutaj różnicę pomiędzy nałożonym topem w tym miejscu. No nie ruszają się te paznokcie, więc nie mogę ci powiedzieć aż tak, no ale powiedzmy, że... Widać że pełno są... takich dziurek, takich dałaś popalowań. Specjalnie takie porównanie, bo tu są te, bo tu jest lakier taki, który ma grudki no, w sobie. Musiałam pokazać kontrast. To wcale, to nie jest lakier, który ma grudki, to jest po prostu źle nałożony top, za cienko. O tym wszystko powiem, bo te 5 punktów wszystko wyjaśni. Co zrobić, żeby właśnie uniknąć takiego efektu nie za estetycznie nałożonego topu? Krok numer 1. Przy nakładaniu topu i chęci uzyskania właśnie tej tafli gładkiej, niczym niezmocony, jest ważna konsystencja, bo zbyt rzadki top będzie spływał. Prawda? Za gęsty, będzie się ciągnął, więc musi być bardzo to uśrednione. Nie znowu zbyt rzadki, nie znowu taki gęsty, że się ciągnie, ale taki średnio gęsty. Czyli trochę jak w kiślu. Jak kisiel jest zbyt rzadki, to jest taki śliski, a jak jest zbyt gęsty, to jest taki jak galaretka. Musi bardziej. Być taki, o jak miód. Ty miałeś chyba fajny przykład tam miodu pokazany, prawda? To? Coś w tym stylu, tak. O to chodzi. I musi mieć właśnie drugi punkt, podpunkt. Właściwości poziomujące, tak jak miód, nałożysz krople i ona się spoziomuje. Odbicie światła na kropli miodu będzie równiuteńkie. Jakbyś wcześniej jej nie pofalował, w pewnym momencie zrobi się gładko, prawda? Ale spłynie na boki, czy nie? No miód akurat spłynie. Miód akurat spłynie. A top zależy jaki, więc tutaj też wszystko kwestia tego, jak, na jaki top trafisz. Niektóre mają właściwości takie, że zostają na miejscu, a niektóre po prostu lubią sobie spływać. Ale to zazwyczaj te za rzadkie, czyli to pierwszy są punkt. Inteligentne topy? No, czasami mam wrażenie, że robię na złość. Aha, dobra. A zwłaszcza temperatura, więc jeżeli temperatura jest bardzo, bardzo niska, co ja mówię, no tak, jeżeli jest niska, to będzie w pomieszczeniu, to będzie gęściejszy top.
a jak będzie ciepło, tak jak tutaj u nas 28 stopni, to nawet... Oj, przesadziłaś, 21. Na dworze, a tutaj? Idę zobaczyć. Na studio. No to top, mimo że będzie średnio gęsty, może... 24 pokazuje. Może mieć właściwości takie... Może się po prostu zrobić bardziej rzadki. No teraz, bo od niedawna są zapalone lampy, ale później... No, później może być cieplej. Następnym punktem, trzecim. Jeżeli nałożymy za dużo, to będzie nam spływać na skórki, ale znowu, jeżeli nałożymy za mało, to będzie taki efekt właśnie jak tutaj na tych paznokciach. Wszystkie jakieś tam bąble, czy jakieś fafrochy, czy jakieś niedoskonałości, no nie zostaną zakryte, więc ta ilość musi być wypoziomowana. Nie może być za grubo, bo znowu to wszystko pospływa, chociaż będzie ładna tafla, ale nie może być znowu za cienko, bo wszystko będzie wystawać spoza topu. Tak trochę, gdybym się smarował kremem przeciw UV promieniom. Jak za grubo posmaruję, to będę dobrze pokryty. To będziesz biały tam, totalnie nieopalony. No, dobra, jak... czyli będę, gdzie krem wystawał się nie wsyśnie w skórę, a jak za lekko, to mnie sparzy. No może tak być. Będzie bolało. To jest kwestia tego, żeby topu nałożyć na tyle, żeby miał te właściwości poziomujące. Bo jak jest za mało, to po prostu posmarujesz i on się nie spoziomuje, bo nie będzie się miało co spoziomować. Będzie ledwie smarnięte, tak? Przesmarowany. Tak samo miód nałożysz na chleb. Posmarujesz cienko, wpadnie w dziurki chleba. Jak posmarujesz grubo, no to ci przeleje się. Zrobi się tafla. Ale zrobi się tafla, mimo że się przeleje. Więc no, tutaj o to chodzi. Bo żeby... nie jest inteligentny ten miód. Tak. Chodzi o to, żeby nałożyć go tak szczodrze, ale nie za dużo. I kolejny punkt. Sposób nakładania. Trzeba potrafić podepchnąć sobie pędzelkiem top pod same skórki. Albo przynajmniej do skórek, bo często tam taki marginesik stylistki zostawiają i zostaje taki matowy, półokrągły. Jak w zeszycie, to by były milimetry hańby. Tak. Tak, milimetry hańby, ale tam jest kolor, ale matowy i zostaje taki matowa rozumiesz, część. Ale rozumiesz, o czym mówię? Gdyby stylistka zostawił margines taki jak w zeszycie, to by były to milimetry hańby. To nawet by nie było na paznokciach, bo margines jest o wiele dłuższy od paznokcia naturalnego i tak? No raczej to nie jest dobre porównanie. To były kilometry hańby? To już by nawet nie było stylizacji. W każdym razie chodzi o taki ruch podpychający, o właśnie podpychający, tak jak tutaj pokazałam przed chwileczką, podpychamy pod same skóreczki właśnie ten połysk. I jeszcze ważne jest to, żeby połysk też na bokach pomalować, bo często tutaj to miejsce jest przez stylistki omijane. To samo wolny brzeg nie jest dobrze zabezpieczany, przez co jest czubek albo matowy, albo po prostu na czubku jest za dużo, więc sposób nakładania też jest bardzo ważny. I tutaj pro tip wam sprzedam, bardzo często jest tak, że... A sprzedaj go za chwilę. A ten paznokieć nie był podcięty? To był naturalny paznokieć. Wiesz, Przemku, to było... To było takie delikatne nadbudowanie naturalnego paznokcia. Dobra, tak mi się wydawało, że jest jakiś wygryziony czy podcięty, nie rozumiem. Możesz sprzedać tip teraz, przepraszam. Pro tipem jest wzięcie sobie do ręki cienkiego pędzelka. Bo znamy sposób. Ten protip już każdy zna, kto go jeszcze nie zna. Uwierz mi tutaj w komentarzach, napiszcie, kto znał protip z nakładaniem cienkim pędzelkiem topu. Dużo z was na pewno zna ten protip przy nakładaniu koloru, ale mało kto wie, że można sobie cienkim pędzelkiem pomóc też z topem. I tutaj sposobów jest wiele, wytłumaczyć tak nie za bardzo się da, ale wiedzcie, że ten cienki pędzelek naprawdę dużo może zmanewrować. Może tak zmanewrować topem, że on po prostu będzie gładziuteńki. Dobra, chwalisz się już, gada. Piąty krok, czyli co? Teraz to jest mój krok, ponieważ się przygotowałem. Edyta, czy w tym świetle chodzi o taki efekt? Zobacz sobie. Gonna be taking a look at how to use lighting to make a scene go from this to this. Taki efekt chodziło, że kiedy masz słabe jakości lampy, to było, wygląda tak. Tamto, a kiedy masz dobry rodzaj lampki i światło, to wygląda lepiej? Nie jeden do jeden, ale jest efekt przed i po powalający. To samo ze słabej jakości lampkami, albo za daleko, albo ze słabymi żarówkami, albo żółtym światłem, albo taką lampką, która jest, nie wiem, duża, albo półokrągła, nie daj Boże, LED-owa. Wtedy odbicie światła jest ciężko, malując je tak jakby zobaczyć. Czyli wtedy jakby widzisz tego gościa tak jakby normalnie, a kiedy masz odpowiednie oświetlenie, to widzisz tego gościa bajecznie. Dokładnie tak. I najlepiej też się dobrze ułożyć pod tą lampkę. Zobaczcie tutaj, jak ja maluję, to ja wręcz
podchodzę pod lampkę. Czego ty puszczasz w ogóle ujęcia z kursu? To powinni widzieć kursantki, a nie widzowie na YouTubie. Ale i tak się dużo osób zorientuje, o co chodzi, bo to są tylko wycinki. Tak jakbym ci pokazała jednego puzzla i ty ale zgadnij ja po tym jednym... Tego, ja ci nie dam, nie zgadnij dam... po tym jednym puzzlu, jak wygląda cały obraz. No, zgadnę. A jest 1000 elementów. No, zgadnę. A, na pewno, na pewno. Jak mam 1000 szans, to zgadnę. Nie dam ci autoryzacji, Edyta, nie ma szans. Co ty myślisz? Widzicie, jestem pod samą lampką, żeby jak najlepiej widzieć to, co robię. I tutaj lampki warto mieć takie, które mają ramiona i sobie możesz szybko podjechać. Wtedy, kiedy potrzebujesz bliżej światła, możesz sobie nim podjechać i sprawdzić, czy odbicie światła na pewno jest ok. I obracasz palcem z każdej strony i widzisz, jak to odbicie światła czyli tańczy. Szukaj takiej lampki, jakim jest na przykład człowiek, bo ma głowę i ma ramiona, tak? Lampka ma tylko jedno ramię, przepraszam bardzo. Okay. Ale wiecie, co chodzi. Ruchoma lampka i ruchomy palec. Gwarancja sukcesu na piękną taflę. Efekt mokrych paznokci. No i co? I znowu oddaliśmy ciała. Bo zapomniałem powiedzieć, że tatu ma Instagrama, a ja tutaj. Zapraszam, bo tam też jest dużo fajnej wiedzy na moim Instagramie. Na Przymka też w sumie. Nie, u mnie nie ma, nie u mnie nie wchodzi. Ale dziękujemy Krystianku za montażek, Pawle za opisy. I widzom za obejrzenie i spędzenie z nami chwili czasu. Za trochę łapki, czasu. Nie łapki, subskrypcje. Pa, pa. Ciao.